Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze można oglądać prace, które nadesłane zostały z całego świata w ramach 14. konkursu graficznego imienia Józefa Gielniaka. Grafika dzisiaj staje się coraz bardziej dziedziną sztuki, bardzo unikalną. Ten nasz konkurs to jest konkurs grafiki głównie linorytu i drzeworytu. Nie wszyscy artyści potrafią wykonywać pracę w tej technice. Józef Gielniak doprowadził linoryt do absolutnego mistrzostwa. To na nim wzorują się artyści tworzący grafiki. Konkurs cieszy się uznaniem na całym świecie. W dalszym ciągu ten konkurs jest ważny i popularny. I jest to jeden z nielicznych konkursów graficznych w Polsce o takim prestiżu i uznaniu. W trakcie wernisażu zwycięzcom wręczono nagrody oraz wyróżnienia. W tym roku Grand Prix otrzymała Kim Hyun-jin z Tajwanu. Jej drzeworyt zdobył uznanie jury, którego przewodniczącym był profesor Janusz Ackerman. W jego składzie zasiedli również doktor habilitowany Tomasz Kukawski oraz profesor Jacek Szewczyk. Wyróżniała się przede wszystkim ciekawą kompozycją, fantastycznymi kolorami i jakością odbitki. To znaczy jakość tutaj odgrywała ogromną rolę, bo zarówno chińska sztuka drzeworytu, jak i tajwańska sztuka drzeworytu, już nie mówiąc o japońskiej, mają naprawdę wielowiekowe tradycje i no, trzeba to uszanować i tutaj w tym przypadku mamy do czynienia właśnie z czymś takim. W sumie ocenianych było prawie 130 prac ponad 70 autorów. Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano ostatecznie 82 grafiki. Kierowaliśmy się przede wszystkim jakością, to znaczy jakością, może metaforyką obrazu. Jury przyznało 3 nagrody równorzędne. Nagrody równorzędne trafiły do pana Tomasza Barczyka, pana Rafała Pytla i pana Pawła Tajera. Dlaczego pan się zdecydował przede wszystkim na udział w konkursie? Bo wydaje mi się to taka inicjatywa powoli unikatowa w świecie cyfrowym tak naprawdę. Także druk wypukły, no, ja myślę, że powoli staje się niszą, ale wspaniałą niszą. Jestem zaszczycony, że należę do grona artystów, którzy kultywują tradycyjną technikę graficzną, prawda? Bo to trudna jest technika, prawda? Wszyscy no tak mówią. No, to jest grafika warsztatowa, prawda? Więc no, wymaga manualnych jakby zdolności i pewnej biegłości jednak. No, ja akurat może nie jestem przykładem tutaj jakiegoś wirtuoza, raczej operuję czystą formą, prawda? Dlatego jestem też bardzo zaszczycony, że się znalazłem tutaj w gronie wirtuozów. Proszę powiedzieć, co pan miał na myśli? Co autor miał na myśli? Tutaj myśl jest dosyć konkretna. Można nawet się dopatrzyć w formie mojej grafiki szpul i taśm magnetofonowych. To jest taki hołd dla eksperymentalnego studia muzyki elektronowej, które powstało w latach 50. I tam właśnie powstawały awangardowe utwory na taśmę. Monumentalizm jakby uczuć, które są pomiędzy człowiekiem, bardzo działa stymulująco na wyobraźnię i dlatego chciałem pokazać to na jak największym formacie. Dodatkowo wybrałem temat motywu biblijnego, ponieważ tam te uczucia i relacje międzyludzkie są jakby pokazane w sposób jak najbardziej dla mnie prawdziwy. Co pan miał na myśli? Tutaj w tych pracach? No to zagadka dla odbiorcy. Jakbym chciał mówić słowami, to bym pewnie został polonistą i pisał jakieś eseje czy wiersze, które też są metaforyczne. Zresztą w moich pracach posługuję się jakąś metaforą. Tam jest dużo tekstów, które gdzieś tam się pojawiają, ale samo przedstawienie, obraz, którym się posługuje, jest do interpretacji. To nie ma jednego znaczenia. Znaczy na pewno jest jakaś
jakaś mowa jakiejś samotności, że ludzie idą w jednym kierunku, prawda? Ktoś tam zostaje, jakieś elementy takie animistyczne, czyli zwierzęce występują, jakieś pudełko, które tak naprawdę nie wiadomo co skrywa, więc jest dużo tajemnicy, ale też pole do interpretacji. Dla tych młodych artystów udział w konkursie imienia Józefa Gielniaka, który organizowany jest od 1977 roku, jest bardzo ważnym okresem w ich karierze. W środowiskach twórczych, plastycznych konkurs gielniakowski, no to taka klejnot w koronie Ireneej Góry. Przyznano także wyróżnienie, które trafiły do pięciu pań. Do Natalii Pawlus, Katarzyny Dobrogowskiej, Natalii Tarnawy, Marty Lech i Małgorzaty Stanielewicz. Dlaczego pani się zdecydowała na udział w konkursie? Zdecydowałam się na udział w konkursie przede wszystkim, dlatego że jest to wyjątkowy rodzaj konkursu dla właśnie linodetników czy drzeworetników, taki dedykowany technice, w której pracuję i którą uwielbiam, a prace pochodzą z projektu tekstylnego, którym od dwóch lat się zajmuję. Jest to jedna z... Prace pochodzą z jednej z ostatnich serii. Serii jest kilkanaście, cały czas powstają następne. Wszystkie inspirowane są materiałami, tekstyliami i sztuką etniczną. Co przyciągnęło panią i zmotywowało do tego, aby wziąć w nim udział? Od wielu lat zajmuję się już grafiką warsztatową, właściwie od początku liceum. I gdzieś linoryt jest mi bardzo, bardzo bliski, od tego zaczynałam tak naprawdę. I od samego początku też gdzieś słyszałam o konkursie i bardzo chciałam wziąć udział, ale nigdy się nie czułam na tyle, powiedzmy, pewna, żeby spróbować, ale w tym roku spróbowałam i udało się. Jak się podoba wystawa? Przepiękne prace, naprawdę przepiękne prace, zresztą są nazwiska z całego świata, także jest bardzo piękna wystawa. Są też tacy, którzy specjalizują się w tej technice od lat. Jednym z mieszkańców Jeleniej Góry, którego prace były niejednokrotnie doceniane, jest Marek Lercher. Ja to robię od 50 lat. Przyznam się, że źródła tych moich inspiracji są w pewnym sensie dla mnie na przykład tajemnicą. I dla mnie są te prace po wykonaniu w pewnym sensie, prawda? Artyści inspiracje często czerpią z własnego ogródka. Proszę zwrócić uwagę, jest element takiej techniki. To są stare motocykle, jedne z pierwszych motocykli i tytułami są marki tych motocykli. Tu jest chyba Triumph, tak, a tu jest Victoria, ale jednocześnie połączone to wszystko jest z biologią. Na przykład tu, jak widzimy, jest taki szpak znaleziony w moim ogrodzie. Wszystkie grafiki w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze można oglądać do 11 marca 2018 roku.